Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, który mówi bardzo wiele o rzeczywistości, w której żyjemy. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Cofnijmy się do 2010 roku. Po katastrofie smoleńskiej dwóch filmowców, dokumentalistów, na zlecenie Polskiej Kroniki Filmowej przygotowuje długi wywiad, długie rozmowy z Martą Kaczyńską. Te ich nagrania zostają później przez Polską Kronikę Filmową zupełnie legalnie sprzedane opozycyjnemu tygodnikowi Gazecie Polskiej. Zostają użyte do nakręcenia filmu dokumentalnego, który to film dokumentalny jest później umieszczony na płytce sprzedawanej razem z tym tygodnikiem. A na okładce tej płytki umieszczone są zgodnie z prawem nazwiska współtwórców, czyli tych dwóch dokumentalistów. I co się dzieje dalej? Owych dwóch filmowców składa pozew przeciwko tym, którzy zdecydowali o umieszczeniu ich nazwisk na tej płytce, argumentując to w ten sposób, że poprzez to, że ich nazwiska znalazły się na płycie o Smoleńsku, zostali pozbawieni możliwości zarobkowania. Jednemu z nich z tego powodu właśnie Polski Instytut Sztuki Filmowej odmówił finansowania projektu filmu, zresztą filmu o Misiu Uszatku. Drugiemu z nich z tego powodu odmówiono zatrudnienia w jakiejś instytucji, a tak w ogóle to znaczący w branży ludzie, od których zależy tych panów zawodowa dola, przestali ich poznawać, przestali im podawać rękę. I Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z tą argumentacją i przyznał owym dokumentalistom odszkodowanie od autorów filmu, od tych, którzy wypuścili tę płytkę, i prawo do przeprosin. I można to oczywiście i słusznie interpretować jako kolejny przykład nagonki niszczenia wolnych mediów. Ale moim zdaniem ważniejszy jest inny aspekt tej sprawy. Oto Sąd Okręgowy w Warszawie zupełnie oficjalnie uznał prawdziwość relacji, uznał, że w III Rzeczpospolitej rzeczywiście są ludzie, którzy są niszczeni w sensie zawodowym za to, że kojarzą się z obozem IV Rzeczpospolitej. Za to, że ich nazwiska pojawiły się w kontekście smoleńskim. I moim zdaniem ten wyrok mówi bardzo wiele o rzeczywistości, w której żyjemy.